Hej, cześć, siemanko widzowie, z tej strony Rogalika, dzisiaj jest ze mną Klaudia. Hejo. I dzisiaj założę się z Klaudią, że zjem więcej emoji niż ona. Nie ma szans. Na pewno. Ja już mam tyle pomysłów, że... O stówę? Oczywiście, na to dwie możemy. Dobra, no to o stówę w takim razie. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem i napiszcie komentarz, które emoji najbardziej wam smakuje. No, a będzie takich filmów jedzeniowych więcej na kanale, a może mniej. Zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie. I zobaczymy, ile łapek zostawicie. Jest godzina 11:30, więc na koniec dnia po prostu sprawdzamy, kto więcej emoji. Ja. Dobra, słuchajcie, jako że jest godzina 11, czyli taka pora śniadania naszego ekipowego, można tak powiedzieć, ja wymyśliłem sobie, że jadę sobie na pancake'i. Tutaj jest ikonka pancake'a i chyba takiego powinienem dostać. Jadę tam 27 minut, mamy już nawigację. Jadę sobie na śniadanko na pancake'a. Dobra, słuchajcie, zamówiliśmy właśnie pancake'i. Prawdopodobnie będą wyglądać tak samo jak właśnie na emoji. Tutaj macie to emoji chyba. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał pancake, więc no co. Klaudia się wbiła na pancake, co masz na swoją obronę? Nie mam nic na swoją obronę. Widzowie, tragedia. Zostałem oszukany na pancake'a. Ja się wbiłam. No, powiem tak. Pancake jest kozak. Nie mogę się doczekać kolejnego jedzenia emoji, nie? A z racji tego, że mam 3 punkty, to wygrywam po prostu. To jest jakiś skam. Nie możesz mieć 3 punktów. A czyj był pomysł? Mój. Chciałabyś. Daj spokój. Zobaczcie, jaki piękny. Wcale nie jest identyczny jak Patryka. Ja mam lepszego. I patrzcie na ten sklonowy, coś niezwykłego. Widzisz, ja lepiej rozlałam nawet od ciebie, Patryk. No identyczne, czyli mam 2 punkty. To ja mam w takim razie 3 punkty, jemy i lecimy dalej. Nie. Dobra, zjadłem pancake'a, Klaudia ściągnęła oczywiście. No i co, teraz pewnie będzie krótka przerwa, pojedziemy na zakupy. Potem ja mam pomysł na obiad, ale nie mówię go, bo tutaj kradzieje obok są. No i co? No i co? Po prostu, no także wracam do fury i jadę na zakupy na obiad. A może nie na zakupy na obiad? Nie powiem. Ja też wracam do fury. Za mnie jest tragedia. Dobra, ja jestem na Starym Mieście. Teraz stwierdziłam, że jest fajna pogoda, więc dlaczego by nie iść na lody? Tutaj macie emoji, jak lody będą. Mam zamiar, że będą wyglądały. Próbuję takie same dorwać. Lodziki mam gałkowane, ciekawe. Zobaczmy, co tutaj jest. Chwileczkę, poczekajcie. Ja bym prosiła jedną dużą gałkę tego kolorowego. Tak, kartą. Mam gałkę. Myślę, że jest dość podobna, a jeżeli nie, to starałam się. Zabieram za... dziwne, ale dobre. Całkiem niezłe. Za chwilę się widzimy. Ja zjem lodzika i... Bye! Dobra. Do takiego zwykłego, jednego, pustego kofra można? O, ekstra. Kartą można? To ja poproszę. Widzenia miłego dnia. Mam koferka takiego zwykłego. Także to 4. mój punkt. Ja się biorę za jedzenie mojego kofra. Tak wam pokażę. I co? I myślę, że właśnie jeszcze tą kawę, o której mówiłam, pójdziemy. Patryk mówi, że ma podobną kawę? Absolutnie nie. Moja kawa jest najbardziej podobna do kawy z emoji, którą macie. O, tutaj. Podobna czy nie? Ocencie to sami. Dobra, słuchajcie, ja zanim pojadę pod Klaudię, skoczę sobie do Auchan po jakieś małe zakupy, przekąski. Myślę, że ona tego nie ogarnie i nie pójdzie po zakupy, więc ja już będę na wygranej pozycji, a przy okazji zjemy sobie jeszcze obiadek i pojedziemy po Klaudię. Myślę, że będziemy na prowadzeniu po tych zakupach. Szukam nachosów, bo to jest to, o czym pomyślałem od początku tak naprawdę. O, chyba są. Dobra, mam nachosy, więc jedno zaliczone. To są te nachosy, jeszcze na pewno jest emoji rogalika, więc rogalika bierzemy. To takiego o klasycznego jak z emoji 7 Days'a bierzemy po prostu. I tyle, to jest drugie. Dobra, są pieguski od Milki, więc mamy te pieguski. One wyglądają identycznie jak emoji, więc myślę, że się zgadza. Kolejny produkt. I oprócz słodyczy to już pomysłów troszkę nie mam, szczerze powiedziawszy. Na pewno jest emotka czekolady, więc muszę ją wziąć. Chociaż nie wiem, czy jest emotka, ale musi być. Jest czekolada, więc jest git. Zastanawiam się, ile jeszcze rzeczy mi wpadnie do głowy, bo totalnie nie mam żadnego planu. Wydaje mi się, że mimo wszystko będzie ciężko w jakikolwiek sposób to zjeść. Nie wiem, ile ona zjadła na mieście. Jestem trochę zszokowany, bo mam bardzo mało produktów, a po prostu jest tragedia. Najpierw pójdziemy, myślę, że na pieczywo. Dobra. Widzę tutaj takie bułki na hot dogi. Pamiętam, że były hot dogi, więc dokupię parówki i w domu zrobię po prostu na kolację hot dogi.
Uwielbiam pić soczki z rurką, także dobrze się składa, bo akurat jestem. Mamy jabłkowy soczek, także lecimy dalej. Zbliża się wieczór, no, a że lampka wina jednak jest emotką, no to wiecie. Trochę się zestresowałam, nie spodziewałam się, że ktoś do mnie podejdzie. Myślałam, że już będą mnie wywalać z marketu, ale nie, jednak polecili mi wino, także dobrze. Pamiętam, że była kukurydza, dlatego ją wezmę. Nigdy jej nie robiłam, więc to będzie mój pierwszy raz, ale z chęcią spróbuję. Myślę, że Patryk też. Po pierwsze nie pamiętam za wiele, a po drugie no nie będę wszystkiego kupować, co pamiętam, ponieważ jak nie zjem, to po co, jak ma się zmarnować, tak? Znalazłam też brzoskwinię, więc wezmę brzoskwinię. Już nie wiem, ile mam punktów, ale jeszcze kawałek się przejdę po tym sklepie i Patryk nie ma szans, nie? Nie ma szans. Dobra, ja już po zakupach. Mam zakupy, mam nadzieję, że mam wszystko. Lecimy, tak jak mówiłam, w domu. A nie, jedziemy jeszcze na obiad. Ja powiem tylko tyle, widzowie. Ja przy moim obiedzie zjem aż 4 emoji, więc Klaudyna, nie masz szans. Klaudia lubi się przechwalać, ale to zamówienie rozwali tą grę. No nie, patrzcie na to, jak one pachną. Jeszcze widziałam, jak pani tam lepi w ogóle pierogi, tak wiecie, ręcznie, sama i w ogóle, więc mam nadzieję, że one smakowały domowo. Dobra, to teraz czas na mnie, widzowie. Ja mam aż 4 rzeczy z emotek, czyli Big Macek, który wygląda jak z emotek, mam nadzieję. Do tego frytaski, do tego napojek z rurką. No i oczywiście na sam koniec McWrapik. Nie wiem, jak ja to wszystko zjem, ale wystarczy chyba, że zrobię po gryzie. Nie, no przecież to nie wygląda jak ten z emoji. No gdzie, no patrz, tragedia. Dajcie znać w komentarzach. Nie ma szans. Że szybciutko, zaliczamy 4 produkty, cyk. Drugi, trzeci, no i jeszcze czwarty. Który wygląda totalnie nie tak, jak trzeba. My już po obiedzie wróciliśmy do domku i moje zakupy, bułki na hot dogi. Mówiłam, że parówki mam w domu, także ich użyję. Myślę, że musztard też z domu będę mogła użyć. Mam kukurydzę, której też nigdy nie robiłam, to się okaże, czy potrafię zrobić. Ogórki, których kompletnie nie wiem, po co je wzięłam. Kompletnie nie wiem, co z nich zrobię. Mam czekoladkę, jabłuszka, brzoskwinie, wino czerwone, które naciągnęłam mojego chłopa. Rogalika. Wygląda zbyt zachęcająco, ale naprawdę, wyglądał naprawdę pysznie. Jak go kupowałam, był naprawdę pysznie. O, jeszcze soczek z rurką. I soczek. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, za to ja poleciałem na kolację sushi, tylko jest taka jedna dygresja odnośnie sushi, że sushi jest za 2 punkty, bo jest zestaw sushi, emoji oraz te, to się nazywa chyba nigiri, sushi nigiri, chyba tak. Do tego kupiłem te oto ciasteczka, które wyglądają dokładnie tak samo właśnie jak te ciasteczka z emoji. Tak jak Klaudia, pomyślałem o rogaliczku. Rogaliczek jest oczywiście quality i wygląda jak na emoji. Został doprowadzony do stanu użyteczności w domu, tylko go trzeba tak, o! Teraz wygląda jak na emoji, no. Tu możecie zobaczyć. No nie wiem. Też jest nachos. Nachosy są. Są nachosy. Nie ma. Są. Nie ma, na 100% nie ma nachosów. Tu jest emoji nachosa, a tu jest prawdziwy nachos. A teraz mi pokaż. Wygląda tak samo. Nie ma szans, kłamiesz. No i warto też zaliczyć sobie kolejnego punkta. Pistaszka się chyba w rękach rozgniata. To mogę po prostu jednego przemać. Tragedia, już jestem dzisiaj przejedzony, a jeszcze czeka mnie kolacja. Dobra, no to co, chyba kończymy na dzisiaj. Ja już zaliczam winko, więc wasze zdrowie. Punkcik, czekolada. Tak jest. No i brzoskwinka, więc 3 punkty. Nie wiem już, ile mam. Chyba dużo. Ja na kolację kończę jeszcze rogalika, no oglądamy sobie telewizję. No i co? Jutro pewnie na śniadanie zjemy resztę i podliczymy punkty i zobaczymy, kto tak naprawdę wygrał. Ja. Albo ja. Dobra, także do zobaczenia w dniu jutrzejszym. Dobra, jesteśmy już następnego dnia, troszeczkę zaspaliśmy. Klaudia już tam szykuje w kuchni różne rzeczy. Mamy godzinę, żeby minęło 24h, więc jak najszybciej musimy zjeść jak największą liczbę rzeczy, ale jesteśmy strasznie po wczoraj napchani, więc naprawdę masakra. Klaudia zdąży zrobić tylko jedną rzecz, albo kukurydzę, albo hot doga. I co to będzie? Raczej hot dogi. Raczej hot dogi na śniadanko. Że ja tak dla zasady, dla punktu zjem ziarenko. Dobrze, zjedz ziarenko dla punktu. Surowe, chyba niezbyt dobre. Dobra, jest normalnie, punkt leci. Dobra, ja jeszcze dla zasady też sobie szamnę sushi, ale czy dobra? Naprawdę dobre. Z chęcią zjadł więcej, ale wczoraj tak przegrałem, że od dzisiaj dieta. Naprawdę. Hot dogi już prawie gotowe. Teraz ja jadę do piekarnika, ja w tym czasie łapię kolejny punkt. Ale oszustwo, nie wolno już. Żeby nie było, że jemy tak po gryzie i odkładamy. My zjadamy wszystko całe, tylko nie mamy tyle czasu na materiale. Masz 15 minut na te hot dogi. Elegancki hot... Hot dog z musztardą. No i musisz spróbować. Dobra, ale jest okropny. Ja jestem pierwszy, więc mam punkta. Nie. Twojego? Nie. Tak,
Dobra, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak naprawdę to nie wiem, kto wygrał. Musicie podliczyć punkty. Więc tak, jeżeli uważacie, że ja wygrałem, to strzelcie łapkę w górę. Jeżeli uważacie, że Klaudia, to strzelcie suba z dzwoneczkiem. Ale oczywiste, że ja wygrałem. No i co? Dzięki wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, siema! A!